Cześć wszystkim, ja jestem Saul, a my znajdujemy się na Polkonie, czyli... Kurczę, teraz przeczytać numer. 17 Ogólnopolski Konwent... Nie, 27 Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantazy. 27 to już bardzo dużo... Bardzo duża liczba, dokładnie tak jak mi tutaj jogurt podpowiada. Na wcześniejszych Polkonach nie byliśmy, a na ten jeszcze żeśmy praktycznie nie weszli. Ale spotykamy już bardzo dużo osób idących z jednych budynków do drugich, bo sam konwent jest olbrzymi. Nie wiem, wydaje mi się, że na takim wielkim jeszcze nie byliśmy, a na pewno jest olbrzymi, jeśli chodzi o rozłożenie, wiecie, ilość sal i miejsc, gdzie się to znajduje. Na razie idziemy do Games Roomu, czyli miejsca, w którym nie wiadomo, co nas czeka. Na pewno nie będzie tam Battlefielda. Spodziewamy się bardziej bitewniaków, jakichś gier planszowych, czegoś takiego. Ale jak tam już dojdziemy, to się przekonamy naprawdę, co tam jest. A później, gdzieś dalej tam, za Games Roomem, są targi. Targi, pewnie fantastyki, czyli książki, gry, nie wiadomo co jeszcze, zobaczymy. A tymczasem, co, powiedziałbym wam jeszcze o, co tu jest napisane? A, targi Dni Nauki. A, to są targi Dni Nauki. A nie, manga, anime i kociu. No to Dni Nauki i manga, wszystko się składa w pełną całość. Cześć. Czytałem dzisiaj artykuł o szatanie i myślę, że do tego będziemy dużo razy nawiązywać w trakcie naszej wizyty, bo podobno Budda, anime, Pokémony, co tam jeszcze, Pink Floyd, to wszystko to jest diabeł. A czy Budda jest nastąpioną już esencją? No Budda ogólnie, no masz przerąbane, jak masz Buddę w domu i teraz już możesz tylko modlić. Więc będziemy sprawdzali, czy tak jest naprawdę. Mam nadzieję, że w niedzielę, gdy będę stąd wyjeżdżał, nie będę miał już rogów, ani żaden z nas, chociaż... No nie, dobra, kamerzysta nie ma rogów, wszystko jest w porządku. Chyba się już zbliżamy, więc będę kończył. Jeszcze wam tylko powiem tak w ramach tego, co się dzisiaj działo. Fajny pociąg miałem, świetny, 4 godziny tylko do tego, do Warszawy. Interregio Express polecam, 6 dyszek bez tego, bez ulgi. I co jeszcze? I tyle, nie? Jest jogurt, jest Bramble. Bramble się lubi pokazywać, jogurt jest tajemniczym kamerzystą. I tyle. Trzymajcie się wszyscy i do zobaczenia w następnych materiałach z Polkonu, bo na pewno tego trochę będzie. Cześć!